Aha, i jak dostajemy się na każdą taką platformę, to zaraz drabina się pojawia, że można zejść. I teraz będziemy musieli skoczyć na tę beczkę i się tak odbijać, żeby dostać się do tamtego przeciwnika, do tego szkieleta. Znaczy wszystko spoko, ale... No nie wiem, jakoś nie mogę się dostać. I śmieszne w ogóle jest to, że jako że Gex nie ma łap tak jak człowiek, tylko w sensie rąk jak człowiek, to musi się tymi swoimi łapeczkami, kurde, podciągać do góry. Śmiesznie to nawet wygląda. I ja chyba w ogóle spieprzyłem to, co nie? No bo nie w tą stronę, zdecydowanie. No w zasadzie tak, no nie w tą stronę, przecież ja w tą stronę powinienem iść. Przecież tu jest ten przeciwnik, dokładnie, tu jest ten szkielet. Co ja odwalam za najlepsze, kurde, głupoty. O, teraz się udało. Prawie się udało. No, tak to trzeba było zrobić. Rasa porządnie, jak to się mówi. Tylko dobra, jedna rzecz mnie zastanawia. O co chodzi z tą armatą? Bo po coś ta armata jest. Dobra, jesteśmy. I co to ma do rzeczy? To? Nie rozumiem, czyli... Chyba, że tu chodziło o to, że ja miałem tamtego przeciwnika z armaty pocisnąć, bo ja myślałem, że tutaj jakiś secret czy coś. Więc chyba jednak to było na rzeczy. Dobra, nieważne. No, to niepotrzebnie czas straciłem. Szkoda. Straciłem czas, którego już nie odzyskam. No to lecimy w takim razie dalej z Koksem. Jesteśmy po drugiej części poziomu. Znaczy po drugiej, jesteśmy w drugiej części poziomu. A, trzeba uważać. Bo można oberwać, tak jak ja przed chwilą. Tego tutaj na tę ścianę radziłbym naprawdę, kurde, srogo uważać. Tam oczywiście jest pilot, ale my jeszcze tego pilocika zbierać nie będziemy. Wiecie, to by było zbyt łatwe, nie oszukujmy się. Jakbym teraz poszedł po ten pilot. A wolę te najłatwiejsze na koniec zostawić sobie. Sir's Tale and TNT battles always a useful combination. Ciekawa mechanika. Nie, z tym akurat to muszę przyznać, to była ciekawa mechanika, żeby tak, wiecie, no wiecie, żeby tak uderzyć. I tu sobie pozbieramy te komary na spokojnie. Wiecie, żeby tak uderzyć tą beczkę TNT, to była dosyć ciekawa sprawa, nie będę tego ukrywał. W Crashu powinni takie, kurde, ten, mechaniki zrobić. Zdecydowanie. To by było całkiem zabawne. Gopher! Have you scooping me to back room? We'll be right back.
o co chodziło z tym, bo nie kumam. Coś się zepsuło, coś źle zrobiłem, coś nie było mnie słychać. No, warto było to zebrać. Bo przy okazji mamy życie i to, co mogliśmy zebrać u góry, to zebraliśmy, więc mamy jakiś sekrecik ogarnięty w sumie. Teraz tylko utrzymajmy... Spróbujmy utrzymać ten jeden punkt zdrowia, to będzie cacy. Wtedy będę dumny z samego siebie, no i póki co się udało. A my idziemy sobie dalej. Jesteśmy już w tej... O, to jest ta część poziomu. Pamiętacie to? Może niektórzy będą pamiętali, może nie, ale w 2017 to ja tutaj tak błądziłem, że to jest naprawdę masakra, co tu się działo. I tam u góry jest następny pilot. Isaac! Vito Deck is stupid! Ale muszę przyznać, że tak czy siak jest to pomysłowo zrobione. I uważam, że naprawdę sam w sobie poziom jest ładnie ogarnięty i bardzo odwzorował te właśnie filmy pokroju Piraci z Karaibów. Niestety problem jaki ja mam z tym poziomem, to jest to, że mam wrażenie, że on po prostu jest momentami za długi. I to jest niestety taki dosyć mocny problem z większością poziomów w Geksie Trójce. Bo w Geksie Trójce, no, bardzo duża część poziomów ma się czasami wrażenie, jakby była przedłużona na siłę. Jakby mogli już na przykład wcześniej zakończyć poziom twórcy, ale go tak wydłużyli, żebyś, no, się za bardzo nie nudził. I uwaga na papugę, ponieważ papuga będzie chciała nas też zaatakować, jak widzicie zresztą. Papuga to nie jest przyjazne zwierzęcie w tej części. No, 70, kontrolujemy stan. Tam będziemy mieli ostatnią łapę. Trzeba będzie jeszcze teraz te bonusowe żetony zebrać. Ewentualnie w sumie na dół zejść. No i po papudze, kurde. Po co chciałaś nas atakować? Po co ci to było? Tu mamy jakieś dwa przejścia. Ojoj, ktoś tutaj padł, hehe. Dobrze ci tak, dobrze ci tak, kurde, skurczysynu ty. Ale fajne w ogóle ten, fajne pomieszczonko, że możemy sobie tak z działka naparzać. W ogóle ktoś tutaj jeszcze się kręci? Nie, nikogo tutaj nie ma już. Wydawało mi się, że coś się, kurde, znowu zespawniło. Ale jednak, mogło mi się wydawać. Z tej strony trzeba będzie teraz naparzać, kurde, w tych frajerów, co nie? Póki co jest jeden frajer, ale może być ich więcej. Niewykluczone. Nie wykluczam takiej możliwości. Dobra, z dwóch stron zostali oni pociśnięci. Jest... A, tu jest jeszcze jedna strona. Aha, to by było za piękne, gdyby to tylko się
opierało na dwóch stronach. No, to było bardzo szybkie. I jeszcze jeden. A, i przy okazji pilocik kolejny odblokowaliśmy, czyli mamy już, znamy już lokalizację wszystkich trzech pilotów, jeżeli chodzi o Buccaneer program. No to, to teraz, skoro znamy jakby wszystkie misje, no to to już będzie bułka z masłem, to w zasadzie będę mógł robić cięcie za cięciem, jeżeli chodzi o przejście... jeżeli chodzi o przejście tego świata, znaczy tego świata, Boże, tego poziomu. Nie wiem, czemu mam tendencję do mówienia, że to są światy, mimo że to są poziomy. Chociaż można by to nawet nazwać takimi mini światami. Nie wiem, szczerze. Każdy niech to nazywa sobie jak chce. Jedni mogą nazywać to, nie wiem, rozdział w grze, inni poziom, jeszcze inni jeszcze inaczej. A więc na spokojnie teraz zbieramy co nasze 80, dokładnie tak. Ostatnia łapka zebrana. 84, wow, myślałem przez chwilę, że spadłem. To jednak nie spadłem, więc całe kurcze pieczone szczęście. Dobra, więc teraz tak, czyścimy sobie tutaj elegancko teren. To będziemy mieli ostatnią łapkę, czyli będziemy mieli już zrobione 100% pod względem łapek. I tutaj zbieramy co nasze elegancko 84. No i co, lecimy w dół, nie? A, takie buty, haha. Gra chciała mnie strollować, żebym poleciał. I wiecie, i zrobił przypadkowo ten, wyjście z poziomu. A, gierko, tak to my się bawić nie będziemy, przykro mi. Też byłoby oczywiście fajnie zabawić się w taką gierkę, no ale nie tym razem. Mam obowiązki w postaci zbierania, kurde, wszystkich itemów. I trochę nie lubię tego, że Gex się tak ślizga strasznie, bo to jest irytujące. Ale potem nam zostanie jeszcze Western program, no i prawdopodobnie jakaś walka z bossem. Bo tu jest coś za dużo tych pilotów, a nie wierzę w to, że wszystkie piloty raptem prowadzą do jakichś tam bonusowych poziomów. Na bank jest jakiś jeszcze boss tutaj, z tego co dobrze pamiętam nawet był. Który parodiował Rocky Balboa. Rockiego Balboa, przepraszam. Źle się wyraziłem. O, widzicie, możemy jeszcze wyżej wejść. Więc jeżeli to nie zwiastuje, nie wiem, jakichś dodatkowych komarów, to ja nie wiem, co to może zwiastować. Oczywiście, że to zwiastowało dodatkowe komary i jakieś takie inne sekrety. Czy to będziemy mieli normalnie na bank za niedługo stówkę wbitą. No, elegancko. Tylko to mi się nie podoba, bo mamy 95. Czyli znowu jesteśmy postawieni w takiej niekorzystnej dla nas sytuacji. Bo to tylko oznacza jedno, że gdzieś pominęliśmy 5 komarów i zaraz trzeba będzie zobaczyć gdzie. Tam widzę już jednego. To zostaje nam 4, więc gdzie jest ta szalona czwórka? Rank up for Gilbert and Sullivan, dude! W sumie to, grając w ten poziom, to czuję się, jakbym grał też w Medieval 1. Bo jak pamiętacie, był taki poziom.
prawie że finał gry, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o Medieval. Nie zastanawiam, gdzie może być jeszcze ten żeton z bonusem, bo to ewidentnie gdzieś musi być. No, tu pominąłem na przykład. Ciekawe, gdzie jeszcze pominąłem? Tu już nie ma nic. To pamiętam, że zbierałem. Tam widziałem jeszcze, że pominięty komar był. Tutaj też już byłem. Może gdzieś tutaj faktycznie zostało coś pominięte. Nie twierdzę, że nie. Może faktycznie tutaj gdzieś się zajebałem, brzydko mówiąc. To trochę wyglądało jak taki secret, nie oszukujmy się. To wygląda jak miejsce, gdzie mógłby być faktycznie jakiś żeton bonusowy schowany. Te w sensie armaty tak wystawione, ewentualnie te komary, których szukam. Ale tych komarów coś znaleźć nie mogę. Cholera jasna, co jest grane? Powiem wam szczerze, że zaczynam się naprawdę niecierpliwić. Nie wiem, gdzie są te dwa komary, a chciałbym je jakoś zdobyć, bo kurde, nad tym zaczynam bardzo mocno ubolewać, a wolałbym mieć już to za sobą. Słuchajcie, widzicie, tutaj jest jakaś dziura. Patrzcie, co żeśmy zebrali. O kurde. Ej, a może tutaj będą te dwa komary, których szukam? Przydałoby się. I dobra, tutaj nie mamy żadnych komarów, a więc jesteśmy w ciemnej dupie teraz. Isaac, Nido deck is stupid. Kurde, no mówię, mnie to trochę niepokoi, bo ja bym wolał już mieć to wszystko zebrane i mieć już wywalone jajca, brzydko mówiąc. Ale jak mam mieć wywalone jajce, skoro nie mogę znaleźć, kurde, dwóch komarów, które na pewno gdzieś tutaj są. Nie wierzę, że nie. No i znowu na sam dół spadłem, ja pierdziule. Czasami mam wrażenie, że jakbym poszedł na sam dziób tego, to tam byłby jeden komar, ale no raczej byłoby go z daleka już widać, więc to na pewno nie tutaj. One muszą gdzieś być, no kurczę, no nie wierzę w to, że ich nie ma. No nie wiem, moi drodzy, nie wiem, szczerze powiedziawszy, już naprawdę poddaję się, nie wiem, gdzie mogą być te komary, naprawdę. To jest masakra w ogóle. Dwa komary tylko, no kurde, to jest naprawdę już przyginka na całego. No nie wierzę w to, że nigdzie ich nie ma, no. Chciałbym, powiem wam szczerze, chciałbym normalnie już skończyć ten poziom. I chyba to zrobię, chyba po prostu przelecę te wszystkie misje z tymi i najwyżej potem te wszystkie komary zbiorę, bo ja tylko tracę czas niepotrzebnie. Najwyżej dzisiejszą sesję zakończymy z tym poziomem, z końcem oczywiście tego poziomu, bo szczerze powiedziawszy, nie mam już kompletnie motywacji, żeby grać dalej, a przynajmniej na chwilę obecną musiałbym sobie przerwę zrobić, bo obecnie nie mam już po prostu siły. Ten poziom mnie, można by powiedzieć, trochę psychicznie wykończył. Rozmyślaniem, gdzie ja mogłem, kurde, zostawić dwa komary. Piernicze. Bez kitu. Jakby tutaj ich nie mogło być. Mogłyby tutaj być, ale nie ma ich. I taka jest prawda, niestety.
Dobra, trudno się mówi. Let's get it on! No, wygląda to co najmniej żenująco, nie będę tego ukrywał. Nice work, Pegleg. Arg me, wench. When this is over, we can play pirate, and Blackbeard the Gecko will be your nasty cabin boy. Why don't you just defeat Rez before you start making vacation plans? Arg me! No, all right. Well, if you need me, I'll be out there somewhere trying to save you. Okay. Można i tak to załatwić. No to teraz polecimy na takim trochę totalnym speedrunie. Zapiszemy sobie stan. It's tail time. I lecimy teraz na totalnym speedrunie, bez zbędnego przedłużania. Zobaczmy, co tutaj będzie w tym momencie za pokazówka. Okej. No to już znamy. I let's go, jak to się mówi. Put that in your pipe and smoke it. Pick up the Gilbert and Sullivan dreams. To ja czegoś teraz tutaj kurde nie rozumiem. Przecież szukałem tego. Nie wiem, ja jeszcze raz przeszedłem ten poziom i teraz raptem mam 100%. O co tu chodzi? Ej, to mi się naprawdę przestało podobać. Jakby... Kuźwa, no dlaczego Gex mi coś takiego odwalił? Bo to ewidentnie jakiś bug był. Dobra, nieważne. Zróbmy tą misję do końca i... kończmy tę sesję na chwilę obecną. Możliwe, że jeszcze dzisiaj, jak będę miał dobry humor... O ile będę miał słowo klucz dobry humor... To przejdę jeszcze później... ten... jak to się mówi... ten kowbojski poziom. Ale to na razie nie teraz. Na razie będę musiał trochę odpocząć psychicznie. Bo to jest sytuacja, która... nie będę tego ukrywał, że mnie troszeczkę zdenerwowała i wyprowadziła z równowagi teraz. Cieszyć się cieszę oczywiście, że będę miał 100%. Bo jestem uparty jak osioł i ja się nie poddaję. Ale no nie lubię czegoś takiego, jakby... To jest coś, co spowodowało... Coś, co... Kurde, zaciąłem się. To jest coś, co spowoduje prawdopodobnie, że moja opinia końcowa o Geksie Trójce będzie troszeczkę inna, niż mi się wydawało. I to jest coś, czego się obawiałem. To widzimy się na końcu. Let's get it on! No, i mamy teraz zebrane 3 piloty z 4, więc jeszcze tylko jeden nam brakuje. Elegancko. Elegancko. Lock and load, little lizard. Boże, nie to. Co ja zrobiłem? Zobaczmy sobie ostatnią cutscenkę, która teoretycznie powinna być teraz, ale no, wiecie, o co chodzi. Aha, czyli po prostu dostań się za pomocą liny na sam koniec, okej. No dobra, no to akurat wiemy, gdzie jest ostatni, trzeci pilot. To jest w zasadzie pilot, który powinniśmy na samym początku zebrać. Więc widzimy się po prostu za chwilę. Kolejne cięcie. Elegancko. Ostatni pilocik. Bacchanal program mamy zrobiony na 100%. Nie trzeba będzie już tutaj nic backtrackować. Wszystko, co mieliśmy zrobić, zdobyliśmy. Ja pierniczę. Ja coś czułem, że przyjdzie taki właśnie poziom, który mnie będzie chciał psychicznie zorać. No i w sumie... temu poziomowi się udało.
Generalnie, no, zająłbym się oczywiście jeszcze za ten westernowy poziom, ale tak szczerze powiedziawszy mówię, kompletnie nie mam już siły. Zrobiliśmy trzy poziomy i zrobię sobie teraz długą, bardzo długą przerwę, bo prawdopodobnie dopiero pod wieczór wrócę do nagrywania Geksa Trójki. To sobie zakończymy ten świat pod wieczór w sumie. A teraz muszę naprawdę, kurczę pieczone, odpocząć trochę, a nie będę tego ukrywał, że no, zmęczony trochę jestem po tym poziomie. I to jest coś, co bardzo mi się nie podoba, że zrobili właśnie coś takiego w Geksie Trójce, że czasami może zdarzyć ci się taki bug, że mimo, że zrobiłeś 100%, to teoretycznie tego 100% nie zrobiłeś. Bo nagle, ni stąd, ni zowąd, zabraknie ci jakiegoś itemku. To jest denerwujące. I to powiem otwarcie. To w sumie nie będę jeszcze się z wami oficjalnie żegnał. Widzimy się po prostu może potem. O.